ciężko dać tyle, nie? No mieć się chociaż na dłużej. 17-letnia Kasia po tym, jak usłyszała rozmowę Lucyny z Kacprem, uwierzyła, że dziewczyna też jest lesbijką. Czeka na moment, kiedy będzie mogła wyznać jej miłość. Nie wie, że nastolatka skłamała na temat swojej orientacji seksualnej, żeby zbyć nachalnego podrywacza. Cześć, sorry, wiem, że miałeś mi pogadać, no ale widzisz, ja ciągle gdzieś latam. Dzisiaj pewnie też nie będę miała czasu. Proszę cię, to ważne. Okej, okay, chodź śmiało. A mogłobyśmy tylko we dwie? Dobra, już mnie nie ma. Okej, okay, o co chodzi? A możemy tutaj? Spoko. No to mów w końcu. Chciałam ci tylko powiedzieć, że wiem, jak trudno jest się ujawnić. Że co? Do tej pory myślałam, że jestem jedyną lesbijką w szkole. Kaśka. Kaśka, ja nie jestem żadną lesbijką. Przestań, przede mną nie musisz udawać. Też przez to przechodziłam, też byłam z jakimiś facetami, też zaprzeczałam. Trudno jest powiedzieć wprost, że się jest lesbijką, tak jak ty. Chciałam ci tylko powiedzieć, że zawsze mi się podobałaś. Kaśka, ja nie jestem żadną lesbijką. Lucyna, uspokój się. Ja nie chciałam się narzucać ani nic. Nie musisz zaprzeczać, wiem, co powiedziałaś Kacprowi. Skąd to wiesz? Przecież to teraz nie jest ważne. Posłuchaj, zastanów się nad tym, co powiedziałam. Jeśli będziesz chciała, to możemy się umówić po szkole, pogadać. Nie. Odczep się ode mnie. Jasne, rozumiem. Pogadamy później, dobrze? Nie, Kaśka, nie pogadamy. Cześć. Jesus, ta laska uwierzyła w tą ściemę, że jestem lesbijką. Dopiero co się pozbyłam Kacpra, a teraz ona się będzie do mnie przystawiać? To tak jakbym wpadła z deszczu pod rynnę. Czy oni po prostu nie mogą się ode mnie wszyscy odczepić? Kasia nie może pozbierać się po rozmowie z Lucyną. Zastanawia się, czy nie za wcześnie ujawniła swoje uczucia do koleżanki. Kasia! Słyszałaś, jaka akcja? W sensie? Jak to w sensie? W sensie, że Lucyna Krówczyk jest lesbą. Damian, daj spokój. Jak Lucyna się o tym dowie, to będzie strasznie wściekła. Daj spokój. Kasia nikomu nie powie. To chodząca dyskrecja, prawda? Pewnie, że nie powiem. Ona zawsze wyglądała na taką, która woli facetów. Może udawała. Myślisz? Chociaż z drugiej strony geje też czasem się żenią. Po co by tak miała mówić? Przecież nie prosiłem ją, żebyśmy założyli rodzinę. Jak nie chciała powtórki, to mogła mi po prostu powiedzieć. Zresztą nie chcę pakować się w kolejny shit po rozstaniu z Wiktorią. Dobra, mamy akcję miesiąca. Według mnie powinniśmy zostawić tą informację dla siebie. No ale przecież... Ale Kasia ma rację. Dlatego, że jak wyjdzie od nas plotka, to Lucyna będzie wiedziała, że to ja rozpowiadam i mi nogi z dupy powyrywa. Poza tym pomyśl, co zaczną gadać o Kacprze, że zrobił z laski lesbę i tym podobne. Mordę, ja nawet o tym nie pomyślałem. Stary, gęba na kłódkę. Kasiu, proszę, nie mów nikomu, okej? W porządku, nikomu nie powiem. To na razie. Cześć, Kasia. Kasia nie wierzy, że Lucyna nie jest lesbijką. Sądzi, że nie jest w jej typie i dlatego dziewczyna ją odrzuciła. Boże, czego znowu chcesz? Lucyna, posłuchaj, ja nie chciałam cię urazić ani nic takiego. Jeśli ci się nie podobam, to luz i nikomu nie powiem. I zadbałam o to, żeby Kacper też o tym nie gadał. No dzięki, doceniam. No ale Kaśka, to nie jest tak, jak myślisz. Chciałam tylko, żebyś wiedziała, że ja też jestem lesbijką i cię rozumiem. Kaśka, co ty robisz? W ogóle weź, w tym jest właśnie problem. Że ty jesteś lesbijką i ja nie. Ale przecież... Ale co, Burek ci tak powiedział? Powiedziałam mu tak, żeby się ode mnie odczepił, okej? Okay? Pociągają mnie faceci, tylko i wyłącznie faceci. Jasne, rozumiem. Sorry za to. Spoko. Do zobaczenia. 18-latka jest załamana, bo wie już, że Lucyna nie odwzajemni jej uczuć. Dziewczyna nie ma pojęcia, że jej rozmowę z ukochaną podsłuchały inne uczennice i w ten sposób poznały jej sekret. Sara, czaisz jaka akcja? Widziałaś? Kaśka stopień całowała Lucy. Ej, one... Nie wierzę. Cholera, ej, one są lesbijkami?
Wiem, chyba tylko Kaśka. No Lucy mówiła, że woli facetów. Ej, wyobraź sobie, jak teraz wszyscy się o tym dowiedzą. Ale będzie przypał, nie idziemy. Wierzę. Ej, masakra. Jezu, ale jestem głupia. Jak mogłam pomyśleć, że Lucyna jest lesbijką? Damia miał rację. Powiedziała to tylko po to, żeby spławić Kacpra. Co ja sobie myślałam, że będzie jak w bajce, że Lucyna też jest we mnie zakochana? Stopień dyzozy podaje się też jako procent cząstek. Jacek i Karolina spotkali się na pierwszych korepetycjach z chemii. Gimnazjalista jest przekonany, że pomaga koleżance w nauce. Uczeń nie ma pojęcia, że Karolina chce, aby wyprodukował dla niej i jej chłopaka narkotyki. Właśnie tak jak w podręczniku rób sobie takie ćwiczenia w domu, nie? Wiesz co? Ja chyba zakumałam. Dziś mówiłem ci, chemia jest fascynująca, a poza tym jest prosta. No jest. Słuchaj, gadać to ty potrafisz. A jakiś eksperyment byś zmontował? Eksperyment? O, na przykład bombę pianową. To jest naprawdę mega ekstra, zobaczysz. No może być bomba na początek. Podejdę do profesor Stańko i zapytam, czy udostępni nam pracownię chemiczną. No, wiesz co, powiem ci, żeby był odjazd. Okej, no to podejdę. Okej. Bomba pianowa to musi być perhydrol, płyn do mycia naczyń i jodek potasu. I to naprawdę będzie efektowne. Swoją drogą ta Karolina jest całkiem spoko. Po raz pierwszy mam wrażenie, że ktoś mnie słucha. To bardzo fajne uczucie wiedzieć, że ktoś cię lubi. Jackowi imponuje znajomość ze starszą koleżanką. Nie zamierza tracić czasu i przy pierwszej okazji chce poprosić Alicję Stańko o pozwolenie na doświadczenia w pracowni chemicznej. Dzień dobry. Halo, dzień dobry, Jacku, coś się stało? Nie, chciałem z panią porozmawiać o jednej rzeczy. Czy w ramach przygotowania do olimpiady mógłbym czasami skorzystać z pracowni chemicznej? Myślę, że tak, tylko ja muszę być przy tym obecna. Chodź. A co chciałbyś robić? Bombę pianową. Chciałbym to doświadczenie pokazać koleżance. Koleżance? No, Karolinie Wolańskiej. Ona jest wprawdzie z liceum, ale jestem lepszy z chemii i myślę, że oboje na tym skorzystamy. Aha. Dobrze. Jasne. Wiesz co, sprawdzę tylko grafik. Ale wiesz co, możemy zacząć na przykład od zaraz, na dużej przerwie dzisiaj. Chcesz? No to super. No to przyniosę plan na następnej przerwie. Dobra. Dziękuję. To widzimy się za chwilę, tak? Tak. Do widzenia. No do widzenia. Ja naprawdę się ucieszyłam, że Jacek znów z wielkim entuzjazmem wrócił do nauki i jeszcze znalazł sobie koleżankę. Dopóki się nie dowiedziałam, że to Karolina Wolańska. Jakoś nie wierzę w to jej nagłe zainteresowanie chemią. Do tej pory były z nią same kłopoty. Plotki o homoseksualnej orientacji Kasi Stępień obiegły już szkołę. Koleżanki wyśmiewają dziewczynę, a ona nie umie sobie z tym poradzić. Co ja wam zrobiłam? O Boże. No i co? Zadowolone? A ty co? Co się taka obrończyni nagle zrobiłaś, co? Po prostu nie lubię zakłamanych idiotek. Tyle. Rosji, do kogo pijesz? A jak myślisz? Do ciebie i do tej głupiej krowy. Dwa dni temu hajs pożyczałeś się od Kaśki. Takie słodkie, że się żegać chciała, a teraz? Takie numery jej będziecie odstawiać? A co, to moja wina, że ona jest lesbą? No i cię to obchodzi. Wiesz co, od kiedy ty taka święta się zrobiłeś, co? Normalnie pierwsza byś tutaj chodziła i opowiadała o niej jakie głupoty, a teraz co? Niby taka obrończyni z ciebie się zrobiła? Wiesz co, zmądrzałam. Ciekawe. I tego też tobie życzę. Chociaż nadzieja niewielka. Chodźcie. Jeszcze posnę. Kasia jest roztrzęsiona po tym, jak potraktowały ją koleżanki. Żeby trochę się uspokoić, schowała się w szatni. Cześć. W szkole mówią, że jesteś lesbijką. No i co z tego? Wiesz co, jakoś nie mogę uwierzyć, że tak cudowna dziewczyna jak ty woli dziewczyny. Po prostu zadawałaś się z samymi cieniasami. Chcesz? Zostaw mnie. No nie bądź teraz taką cnotką, co ty... Zostaw mnie. Zostaw mnie. Gryzłaś mnie, suko! Właśnie dlatego nikomu nie mówiłam. Bałam się, że jak dowiedzą się, że jestem lesbijką, to będą mnie prześladować. A jak jeszcze rodzice się dowiedzą, zostanę sama. Co ja wtedy zrobię? Jacek Janiak z pierwszej A gimnazjum pod okiem nauczycielki chemii przeprowadza eksperyment. Uczeń ma nadzieję, że zaimponuje Karolinie. Tymczasem dziewczyna szuka tylko okazji, żeby ukraść z pracowni składniki potrzebne do produkcji narkotyku. Za chwilę zapiszę wam ten wzór na tablicy, który obrazuje nasze dzisiejsze doświadczenie. Jodek potasu
jest... W procesie rozkładu perchydrolu, w wyniku którego powstaje duża ilość dwutlenku węgla, który uwięziony przez nasz detergent, czyli płyn, wytwarza dużą ilość piany. To jest właśnie reakcja egzoenergetyczna. I tutaj macie reakcję. 2H2O O2 wstaje 2H2O plus O2. Macie jakieś jeszcze wątpliwości, coś wam wyjaśnić? Nie, wszystko jest jasne, pani profesor. A jaki masz pomysł na następne doświadczenie? Pani, jeszcze nie mam, ale wymyślę coś na pewno. Ja widziałam taki filmik na necie. Koleś dodawał do czegoś wodoru tlenku sodu i to zmieniało kolor, czy to coś. Wiesz co, podeślij mi linka, spróbuję to rozpracować. Jeżeli oczywiście pani profesor się zgadza. Pani profesor się zgadza, pod warunkiem, że wcześniej też zobaczy ten filmik. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Karolina, mogłabym z tobą zamienić słówko? Tak, jasne. Dzięki, Jacku. Cześć. Coś się stało? Nie. Trochę mnie dziwi twoje zaangażowanie i zainteresowanie chemią. Ja oczywiście bardzo mnie to cieszy, naprawdę. Tylko chciałabym wiedzieć, co spowodowało, że tak nagle zainteresowałaś się moim przedmiotem. Albo jakoś tak gadałam z Jackiem przez przypadek i on mi opowiadał o jakimś eksperymencie i to było takie dosyć ciekawe, więc pomyślałam, że może ta chemia wcale nie jest taka zła. Ale to chyba dobrze, prawda? No oczywiście bardzo dobrze. Ta Stańko chyba coś podejrzewa. No, trzeba będzie na nią uważać i pośpieszyć się trochę z produkcją dragów. Wszyscy mi mówią, że jest taka miła, ale ja ją przejrzałam. Ona jest jak pitbull. Jak coś dopadnie, to już nie puści. Ostatnią lekcję skończyliśmy... W klasie trzeciej do liceum rozpoczyna się lekcja geografii z wychowawczynią Marią Borkowską. Kasia jest bardzo zestresowana. Odkąd wszyscy dowiedzieli się, że jest lesbijką, nie dają jej spokoju. Dziewczyna obawia się kolejnych docinków. Czy znowu zagapiłaś się na jakieś cycki? Ucisz się. No co ty? Ty też jesteś homo? To jakaś epidemia. To jest gorsze od eboli. Od jednej głupiej Kaśki się zaczęło. Spokój, proszę. Kasiu, bardzo proszę o spokój. A z tobą porozmawiamy na godzinie wychowawczej. Dobrze, dobrze, panie. Wychodzę. Rozdział drugi proszę przeczytać. I żeby mi to było cicho. Kasiu. Kasiu, co jest? Ja przepraszam, pani profesor. W porządku, powiesz mi, co się dzieje? Bo... No, proszę cię. Dziękuję. No, co jest? Wiesz, że możesz mi wszystko powiedzieć. Bo ja jestem... No, co jest? Bo jestem na spiku. No. Rozumiem, że jest ci ciężko, tak? Rozmawiałaś z kimś o tym? A rodzice wiedzą? Nie. Bałam się, jak zareagują. Jak jeszcze oni mnie zostawią, to już tego nie przeżyję. Już dobrze. Rozumiem, o co ci chodzi, ale... Dopóki ja jeszcze mam cokolwiek do powiedzenia w tej szkole, to takie zachowanie twojego kolegi nie będzie tolerowane, wiesz? Ale jak pani będzie ich karać, to będzie jeszcze gorzej. Nie będę ich karać, ale musimy o tym rozmawiać. A ty potrzebujesz wsparcia i dlatego uważam, że twoi rodzice powinni o wszystkim wiedzieć. Chcesz, to porozmawiam z nimi. Naprawdę? No naprawdę. Nawet mogę dzisiaj to zrobić, tak? Dziękuję pani profesor, ale... Zaczekajmy z tym jeszcze. Ja muszę to jeszcze jakoś przemyśleć, poukładać, wybrać odpowiedni moment. Kasiu, ja cię nie naciskam, ja cię do niczego nie zmuszam. Ja chcę tylko, żebyś wiedziała, że możesz na mnie liczyć, tak? Dziękuję, pani profesor, ale wydaje mi się, że moi rodzice by chcieli mieć normalne dziecko. Kasiu, Kasiu, spójrz na mnie. Kasiu, no proszę. Jesteś normalna.